Opowiem wam pewną historię, która zdarzyła mi się na pierwszym roku studiów wiedzy o teatrze i wtedy profesor wchodzi na zajęcia i mówi, co to jest teatr. No i tu pojawiają się definicje dłuższe, krótsze i w końcu spuentował to tak, że w sumie najkrótsza definicja teatru jest taka, że teatr to aktor i widz, że są to takie dwa składniki, które są nierozerwalne, które są potrzebne do tego, żeby w ogóle teatr zaistniał. I dzisiaj spotykam się z wami, aktorami Teatru Andersena, po to, żeby trochę przewrotnie porozmawiać nie o aktorstwie, bo o tym było ostatnio, tylko o widzach, o publiczności, bo wyobrażam sobie tak, że zaczyna się spektakl, wychodzicie na scenę, światła, reflektory i jednak jest te 160 par oczu, które na was patrzy i zawsze pięknie to jest w książkach opisane, że tworzy się taka magia, więź. Czy tam w ogóle jest jakaś magia i więź? Czy to jest ściema i to się tak po prostu nazywa pięknie, żeby tak pięknie brzmiało? Czy wy macie jakiś w ogóle kontakt z publicznością? Czy to są po prostu wy i oni? Jak to jest? Ja uważam, że absolutnie tak. Znaczy, ja to też mówię to z perspektywy widza, bo ja też jestem wielkim miłośnikiem teatru, ale nie tylko po tej stronie na scenie, tylko właśnie też po tej drugiej. I to też wszystko zależy według mnie od spektaklu. Są spektakle, gdzie przychodzę jako widz i tą magię i więź czuję. I tak samo po drugiej stronie są spektakle, gdzie to czuję. Bardziej są spektakle, gdzie to czuję mniej, ale wydaje mi się, że to istnieje. Mm-hmm. To nie jest jakieś takie trochę wyssane z palca. Mm-hmm. No. Mm-hmm. A jak to jest ze strony aktora? Czy aktor też czuje? Ja myślę, że to zawsze jest. Nie ma czegoś takiego my i oni, tylko mhm. zawsze jest to, że spotykamy się razem, tu i teraz, w konkretnym momencie i to są konkretne osoby, które są na scenie i które są na widowni. I rzeczywiście tworzy się coś takiego magicznego, jakaś taka więź. I ja z perspektywy aktorki mogę powiedzieć, że bardzo odczuwam to na przykład na premierze. Kiedy są próby, jest próba generalna nawet i czuję się zupełnie inaczej niż na premierze, kiedy już ten widz się pojawia. No dzieje się magia. No właśnie, bo ten widz też jest inny, tak? Musimy powiedzieć, że w naszym teatrze szczególnie często bywają dzieci, tak? I te dzieci też są takie, no ciężko jest przewidzieć, jak zareagują. Są bardzo szczere też w tych reakcjach, prawda? Tak, ale też a propos definicji teatru, twoja jest super, twojego profesora, ale ja na przykład słyszałem inną definicję, też bardzo krótką, mm-hmm. że teatr to dialog. I mm-hmm. ja uważam, że to jest jakby po prostu rozmowa. Tak jak my teraz sobie rozmawiamy, to tak samo aktorzy rozmawiają z widzami, mm-hmm. po prostu trochę innymi środkami, ale ten widz do nas mówi. Przynajmniej ja mam takie poczucie. I też z doświadczenia, nawet jak się gra rzeczy do internetu, gdzie tego widza nie ma, nie jest on obecny, to jest jakby całkiem inaczej się go czuje, jak on jest mm-hmm. fizycznie, a całkiem inaczej, jak go fizycznie nie ma, więc ta magia tutaj, ta rozmowa z widzem wygląda totalnie inaczej. No właśnie, bo też rozmawiamy sobie o tym, że ten widz jest, on może być różny. Czasem się słyszy, że no dzisiaj była super publiczność albo dzisiaj była betonowa publiczność. I też często wy jako aktorzy wchodzicie w tą publiczność. Na przykład ty, Buba, masz w Arabeli taką scenę, gdzie ty wchodzisz w publiczność, stoisz razem z nimi i mało tego, jeszcze zapraszasz ich do siebie. I czy czujesz to, że każdy spektakl jest inny, bo jest inna energia, są inne osoby, to rzeczywiście, ale czy to się zmienia, czy to za każdym razem jest podobna reakcja? Nie. Co spektakl, to inna reakcja, inaczej to wygląda, inaczej scena przebiega. Czasami wyrywają się i wszyscy chcą wejść na środek i zaśpiewać razem ze mną tę piosenkę, którą śpiewam w Arabeli jako rumburak, a czasami koniec końców sam zostaję i proszę, żeby wszyscy z widowni śpiewali, bo nie ma tej odwagi. Mhm. Czasami jest bardzo ciężko rozmawiać z widownią, bo jest tu jakaś ściana postawiona, bo jest jakiś wstyd mhm. ze strony tych dzieciaków, a czasami jest zbyt duża chęć tego dialogu z nami, że nie jestem w stanie iść ze sceną dalej,
bo jeszcze ktoś chce coś powiedzieć, ktoś się przekrzykuje, ja jeszcze dopowiem, bo się pochwalę przed kumplami, jaki to jestem odważny. Ale to zależy po prostu od tego, jaki jest ten widz. I to zabawne jest to, że bardzo często, powiedziałaś te 160 par oczu, bardzo często wszyscy tworzą to samo podejście, że jest albo bardzo cicho i bardzo wstydliwie i bardzo zachowawczo, albo kompletnie na maksa dzieciaki są nakręcone. Mhm. Że to jest zabawne, że rzadko się zdarza, że na przykład jest jeden taki odważny, a reszta siedzi cicho. Jak już jeden się odezwie, to już leci cała fala na całą widownię. Mhm. Nawet jeżeli dzieci się nie znają ze sobą, bo są różne klasy. No właśnie, myślę, że to też wynika trochę z tego, jak my jesteśmy przygotowani do tego, żeby do teatru pójść. No bo z jednej strony mówi się o tym, że no nie można jeść, bo się będzie przeszkadzało. No mamy też taką kulturę w teatrze, taką przez wiele lat gdzieś tam wypracowaną, że jednak trochę ładnie, był kołnierzyk, wiadomo i tak dalej. Ale często jak spotykam się z dzieciakami przed spektaklem czy po spektaklu i pytam, czy w teatrze można się śmiać? Nie, nie można. Mówię, no jak to? No jak jest coś super, super śmiesznego, to można czy nie można? No troszkę można, ale nie za bardzo, bo będziemy przeszkadzać aktorom. I często się to pojawia, że gdzieś dzieci się boją okazywać emocji, bo trochę podręcznikowe ujęcie jest takie, że no nie powinniśmy się za głośno śmiać, płakać, to już bać? Absolutnie, nie można się bać. A jednak mam wrażenie, że robimy właśnie teatr jest po to, żeby gdzieś tam odczuwać jakieś emocje, żeby sobie gdzieś odpowiadać na różne pytania i pozwalać sobie na to czucie. A z drugiej strony no słychać takie dramatyczne gdzieś między rzędami. To jest? Czy wam to naprawdę przeszkadza? Może powiedzmy to na głos. Czy przeszkadza, czy nie przeszkadza śmiech na widowni? Nie przeszkadza to między rzędami takie z rogu. To no. Najczęściej mnie wybija, jak jestem na scenie. Że nie pamiętam, to z kolei ja anegdotką rzucę ze studiów, nie pamiętam, jaki profesor o jakim teatrze mówił. W którymś teatrze lalek było w zapowiedzi dograne słowa, oczywiście prosimy o włączenie telefonów komórkowych i przypominamy o zakazie robienia zdjęć oraz filmowania. Prosimy nie uciszać dzieci. O, super. Na tym to w ogóle polega. No potem robimy te spektakle dla dzieciaków, żeby one się angażowały. I bardziej mnie wybija pani bądź pan nauczyciel, który ucisza te dzieci, bo to się wybija ponad ich śmiechy. Ja się cieszę, że reagują żywo na to, co my pokazujemy na scenie. Więc jak najbardziej reakcje adekwatne do tego, co się dzieje na scenie, są bardzo mile widziane. Przeze mnie na pewno, nie wiem. Ja jeszcze mogę? Dodam, że to ci właśnie mówią dorośli. Raczej się nie zdarza, żeby jakieś dziecko uciszało inne dziecko. Chyba, że jakby jest nauczone tego, bo dorosły tak mówił. I wydaje mi się, że właśnie widz dorosły jest o wiele bardziej zachowawczy. I nawet jak sam idzie do teatru, nie z dzieckiem, to też my się wstydzimy jako dorośli przeżyć coś, zaśmiać się, wzruszyć. I właśnie panie nauczycielki, które uciszają dzieci, bo wiadomo, jeżeli dziecko rozmawia sobie, w ogóle nie słucha tego, co jest na scenie, no to wiadomo, no, że się zwraca uwagę. Ale jeżeli właśnie jest takie uciszanie, no to gdzieś się tłumi ten zarodek, który jest w każdym człowieku, w każdym z nas, który po prostu jak coś przeżywam, no to okazuje. Niektórzy się śmieją w głos, niektórzy po cichu, więc to nie jest tak, że jak nie śmieję się bardzo głośno, to źle. No właśnie. Dla mnie te reakcje publiczności to jest właśnie ich język, to jest właśnie ten dialog. Tak? My na scenie mówimy swoim językiem, oni nam odpowiadają i teraz jeżeli ich uciszamy, to tak trochę jakbyśmy zabronili im mówić. Dlatego, ale to też jest fajne to, co Kinga powiedziała, że właśnie młoda publiczność jest dużo bardziej szczera, ona nie ma tych blokad. Ona, jak jej im się podoba, to ona to okaże. Jak jest nudno i im się to nie podoba, to ona to okaże. I to też jest dla nas informacja, tak? Właśnie też chciałam wam powiedzieć, bo jest a propos właśnie tego dialogu i rozmowy, to u nas w teatrze jest dział edukacji i ja mam tę przyjemność rozmawiać z publicznością i ja często nazywam to takim balonikiem, że jesteśmy na spektaklu i ten balonik emocji się pompuje,
wy schodzicie, wtedy wchodzę ja i balonik i sznureczek poluzuje i dzięki temu możemy sobie posprawdzać, co w tym baloniku jest, jakie są emocje i uczucia. I mamy możliwość gdzieś tam sprawdzenia, jak publiczność reagowała, jest ten moment rozmowy. Ale często zdarza się tak, że tej rozmowy nie ma, tak? Bo jakby nie ma warsztatu, nie ma spotkania, wy wychodzicie. Też taki, pewnie podejrzewam, że trochę tacy głodni tej rozmowy, czy podobało się, czy się nie podobało. I kiedyś właśnie jedna z pań, która była na naszych warsztatach, powiedziała mi taką sytuację, że wychodzi ze spektaklu, no i czuje, że obok niej stoi aktor, którego przed chwilą oglądała na scenie. No i w jej głowie tysiąc myśli, że jejku, no może bym mu coś powiedziała. No ale no co mam mu powiedzieć, że fajnie? No nie, no fajnie to tak głupio powiedzieć. No zastanowię się. I w międzyczasie wchodzą do windy, zjeżdżają, aktor odchodzi i ona mówi, ja się zorientowałam, że on wiedział, że ja wiem, kim on jest i poczułam, że miał taki zawód trochę w sobie, że nic nie powiedziałam, że gdzieś tam była taka energia. I wtedy rozmawialiśmy sobie o tym, co ona mogła powiedzieć, bo jest taki trochę lęk, że spotyka się aktora i ojej, co ja mogę zrobić? Czy aktor chce, żeby mu powiedzieć? Czy aktor czeka na takie słowa? Czy wręcz przeciwnie? Jakie jest wasze podejrzenie? Podejrzewam, że jest to jakaś indywidualna kwestia każdej osoby, że niektórzy może trochę się boją, niektórzy czekają na to. Czy wy mieliście takie przypadki, gdzie bezpośrednio widz podchodził do was i mówił wam o swoich reakcjach? Albo jakieś takie rzeczy, które były dla was miłe? Tak, żebyśmy mogli też jakby w sumie pogadać sobie o tym, na jakie słowa aktor czeka, czy nie czeka właśnie. Ja miałem sytuację nie po spektaklu, ale wsiadłem do pociągu w Lublinie. Siedziałem sobie już czekając na odjazd i usłyszałem dwa rzędy za sobą: to pan aktor. Wnuczka do swojej babci powiedziała, no tak, tak, to pan aktor. I koniec końców ja musiałem podejść i powiedzieć dzień dobry, tak to ja, bo słyszę tę dyskusję, no nie jestem w stanie tej rozmowy nie słyszeć, no bo jestem w tym samym wagonie dwa rzędy dalej. I no i pogadałem, dzień dobry, tak, Piotr Bublewicz, gram w Teatrze Andersena, w jakich spektaklach mnie widziałaś i czy ci się podobało, to ci się podobało i byłaby uszczęśliwiona ta dziewczynka, mega, ale bała się podejść. Mm-hmm. Nie? Tak samo jej babcia też nie wyszła z taką inicjatywą, no to chodź, porozmawiajmy. Nie? Mm-hmm. Więc warto pamiętać, że my przede wszystkim też jesteśmy ludźmi. Najprościej w świecie, jeżeli nawet w sklepie jesteśmy i ktoś nas zagada, no to nie kojarzę, że jesteśmy aktorami być może, mm-hmm. ale wzięliśmy te same banany, co on i pogadamy o bananach, nie? Więc śmiało, jeżeli jest taka potrzeba, to chcemy jak najbardziej tego feedbacku, tego zwrotu, mm-hmm. no bo po to w ogóle ten teatr robimy. Więc co chcemy usłyszeć? Szczerą opinię, tak może bym nazwał, co myślisz, co czujesz po tym spektaklu, co ci się podobało, co ci się nie podobało. Mhm. Nie wiem, może nawet to jest ważniejsze, co ci się jakoś nie podobało, albo co byś trochę zmienił, czego ci brakowało. Mhm. Po prostu szczerze, co myślisz o tym spektaklu i nie bać się tego, no bo, bo w tej sytuacji, jaką ty zdecydowałaś, mi też byłoby głupio, bo nie wiem, bo też nie wiem, czy on chce pogadać ze mną, ta pani nauczycielka, czy nie chce, czy tak stoi i czy może właśnie jej się nie podobało i nie chce nic mówić. Tak, i boi się. No. I z naszej strony też jest ten stres, nie? Bo nie chcemy Aha. prowokować tej rozmowy, bo być może nie chcą o tym w ogóle gadać i chcą w ogóle jak na... Nie ma mnie. Tak, nie ma mnie i nie chcę o tym rozmawiać. Ciężko zawsze zrobić ten pierwszy krok. Na przykład w tej sytuacji, jak jest osoba, która naprawdę nie wie, bo czasem są osoby, które naprawdę muszą sobie przemyśleć, co zobaczyły, nie do końca od razu po spektaklu już wiedzą, jaką mają opinię i może się boją tego, że podchodząc do aktora muszą powiedzieć, co i tak. A tak naprawdę, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, że chciałby właśnie coś powiedzieć, to wystarczy moim zdaniem samo dziękuję. Pewnie. I nawet nie gratuluję. Może być gratuluję, może być dziękuję po prostu za to nasze spotkanie. I wtedy
już jest przełamany ten pierwszy lód i albo winda się otworzy i się rozejdziemy, albo gdzieś się dalej potoczy krótka rozmowa. No właśnie, bo tak się utarło trochę, że kiedyś był taki znak, że można było dać aktorowi w prezencie kwiat. Chociaż wydaje mi się to trochę głupie, dlatego że ja idąc do teatru już muszę od razu założyć to, że będę miała komu go dać. Już będę musiała założyć też w głowie, komu chcę go dać, bo zwykle przekazuje się ten kwiat paniom bileterkom i trochę się czuję przymuszona. Z drugiej strony dopiero po spektaklu mam taką chęć, żeby podziękować w jakiś sposób. I ten znak jest trochę takim, że trzeba się przygotować na to, że kiedyś tam może ten ktoś jakby spełni moje marzenie i oczekiwanie. I to jest takie niewygodne, że tak naprawdę ciężko jest dotrzeć do tego aktora i ciężko jest z nim porozmawiać. A wiem też po wielu rozmowach z ludźmi, że jest taka potrzeba, że oni chcą się wymieniać i chcą rozmawiać o tym. Ale też chciałabym spojrzeć trochę na tą sprawę z innej strony. Spytać was o to, już Adam trochę powiedział, że jesteście widzami, ale chciałam spytać, jak często jesteście widzami. Po naszej ostatniej rozmowie, kiedy z Gwiolą i Gabrysią rozmawiałyśmy o tym, że tak naprawdę niedużo macie na to czasu, bo wieczorem, kiedy grają wasi koledzy w Teatrze Dramatycznym, wy macie próbę, natomiast rano, kiedy wy gracie, oni mają próbę. I kiedy chodzić do teatru, czy wy chodzicie do teatru, czy aktorzy chodzą do teatru i co wtedy czują? Jak aktor zachowuje się na widowni? Czy to jest tak, tak zagrałem, tak zagrał, ja bym to zrobił tak i tak, czy jednak się gdzieś tam to odcina i ten taki strumień emocjonalności otwiera się? A propos częstotliwości, to ja na przykład kiedyś miałem takie założenie, że przynajmniej raz w miesiącu chciałem obejrzeć spektakl i próbowałem to robić. No, faktem nasze terminarze czasami, jakby jak są próby, są tak zawalone, że nie zawsze się to udaje, więc później jakby próbuję nadrabiać i chodzić na kilka. Pamiętam jeszcze w liceum to chodziłem na kilka spektakli dziennie, bo ja tak uwielbiałem teatr, dalej go uwielbiam. Ale a propos tego, czy oglądamy, czy nie oglądamy, czy jakby podpatrujemy kolegów, warsztat i tak dalej, to w moim przypadku to zależy od spektaklu. Dobry spektakl jakby mnie pochłania. To tak samo jak chodzę do kina. Dobry film mnie pochłania, ja w ogóle nie myślę. Jak są napisy końcowe albo jest kurtyna, to ja się wtedy budzę, że jakby byłem w kinie, byłem w teatrze. A jak jest trochę gorzej, to wtedy podpatruję, to mówię, to jest tak zrobione. Więc jak zapominam, że jestem w teatrze, to uważam, że to jest super spektakl, bo zabrał mnie do jakiegoś świata. No ja mam bardzo podobnie do Adama, że lubię to uczucie, kiedy jestem na widowni i naprawdę nie oceniam gry aktorów, kiedy po prostu idę za historią, którą mi prezentują. Tak. To też jest tak, że my, ja na przykład nie lubię oglądać filmów akurat jakby na pół gwizdka, tak samo w teatrze też. Też staram się wejść w spektakl jak najbardziej to możliwe, bo też mam świadomość ilości pracy i tego, że ktoś by włożył w kupę energii w to, żeby to się odbyło. I z szacunku do tej pracy próbuję wejść w to jak najbardziej. I czasami jest tak, że wracam do filmów czy do spektakli, bo tak mi się podobało, jakby tak totalnie nie zwracałem uwagi na grę aktorską, w sensie pod kątem warsztatu, takiego dla mnie jako dla aktora, tylko wszedłem w historię, że przychodzę jeszcze raz na spektakl, żeby zobaczyć, jak oni to, o czym powiedziałaś, że za drugim czy za trzecim razem to sobie właśnie siadam i analizuję, bo mogę się od kolegów dużo nauczyć. To pod tym kątem to jak najbardziej czerpię. Ja się chyba też podpiszę pod przedmówcami. To też zależy od tego, w moim przypadku, czy idę na spektakl w naszym teatrze i oglądam swoich kolegów z zespołu,
których znam też ze współpracy, z tego momentu, kiedy razem wychodzimy na scenę. I to jest całkiem inne przeżycie i tutaj ciężko jest się odkleić od tego oceniania na dzień dobry. Niemniej staram się to robić. Staram się udawać przed samym sobą, że nie jestem aktorem, tylko jestem widzem, który nie ma kompletnie wiedzy na temat teatru i jak pewne rzeczy się osiąga, robi, oświetla. Aczkolwiek moim pierwszym odruchem zawsze, jak do teatru idę, to patrzę na reflektory. I jak są siedzą jak na są... mnie, tak? Jak nie na mnie, to znaczy, że siedzą na widowni. Mogę wyjść. Ja uwielbiam światło sceniczne i po prostu patrzę, jakie są światła. A, tu mają profile, tutaj takie, a tutaj głowy ruchome, fajnie, fajnie. I to jest moje takie zajęcie przed spektaklem i też bardzo patrzę na światło podczas spektaklu, co też mi pomaga właśnie być przeciętnym, w cudzysłowie, widzem. Nie? A kiedy idę na spektakl do teatru, gdzie też są moi znajomi, tak, ale nie gram z nimi na co dzień w teatrze, to jest łatwiej się odseparować i od tego oceniania na dzień dobry. No niemniej jednak potem, jak już się skończy spektakl, jak kurtyna opadnie, no to zawsze się myśli, ten mi się bardziej podobał, ten mniej, ale to bardziej pod kątem właśnie takiej po prostu gustu i tego, że o, fajnie zagrał, fajnie zagrała. A nie takiego oceniania, że o, tutaj dykcja nie taka, tutaj no, troszeczkę nosowania było. Ale co ciekawe, bo ja mam na przykład doświadczenie w ogóle całkiem z drugiej strony, jak gram w jakimś spektaklu i obserwuję moich kolegów, nie jestem w scenie akurat, ale oglądam któryś raz, bo już była ta scena przerobiona na próbie i na spektaklu. Ja się potrafię wzruszyć, oglądając kolegów na scenie w spektaklu, w którym sam gram. No, to raczej. Mam takie sytuacje. Jakby nie przy każdym spektaklu, w sensie nie przy każdej odsłonie tego konkretnego tytułu, ale bywają takie sytuacje, że moi koledzy jakby tak wejdą, tak świetnie zagrają, że ja po prostu siedzę i tak... Jezu, trzeba wejść na scenę, bo się zapatrzę. No, to piękne jest. Więc jestem widzem, będąc aktorem. To jeszcze nowa relacja. I to jest w ogóle fajne, bo wtedy się nagle ta granica pomiędzy widzem a aktorem bardzo rozmazuje. Tak? To tak jak Buba na spektaklu bierze... członka, osobę z widowni do tego, żeby zaśpiewała z nim piosenkę, to ta osoba staje się trochę aktorem. Się funkcje zmieniają. Tak. W momencie, kiedy nagrywamy ten film, kiedy rozmawiamy sobie, jesteśmy świeżo po czasie pandemii, w zasadzie trochę w trakcie, chociaż trochę się już odmrażamy, więc jesteśmy pomiędzy. Ale dotknęła nas taka sytuacja, kiedy tej publiczności nie było. Kiedy próbowaliście tworzyć różne działania artystyczne w internecie, gdzie publiczność była w ten sposób obecna, że pojawiały się cyferki na górze i wiedzieliście, ile osób jest, ale nie widzieliście ich twarzy. Czasem ktoś napisał wiadomość, to wiedzieliście, że jest, no ale w sumie w teatrze się nie rozmawia, więc trochę wiedzieliście, trochę nie wiedzieliście, bo byliście skupieni na pracy artystycznej, ale zmierzam do tego pytania. Czy tęsknicie za publicznością, za spotkaniem twarzą w twarz? Nie poprzez cyferkę, tylko żeby zobaczyć te 160 par oczu, nawet niewyraźnie, ale za tą obecnością żywego człowieka po drugiej stronie. Czy jest ta tęsknota? Bardzo. U mnie bardzo. Czy to Kinga ostatnio grała? Graliśmy dwa spektakle. Graliśmy teraz dwa spektakle w weekend. I to był pierwszy przed pandemią i ostatni przed wakacjami. I było to takie naprawdę przeżycie, że po tak długim czasie w końcu mogliśmy wyjść na scenę. I no, to jest zupełnie co innego niż siedzenie przed kamerką i nawet jak przez internet jest ten kontakt z widzem, to jest to zupełnie co innego. Też w czasie pandemii
wstawialiśmy spektakle nagrane, prawda? Mhm. Nasz teatr, żeby dzieci mogły oglądać bajki, które już były nagrane. Ale wydaje mi się, że jak ktoś sobie obejrzał taką bajkę i porównałby, będąc w teatrze, no to zawsze ta różnica jest. Jest, jest. To ja w takim razie wam i sobie jako widzowi życzę tego, żebyśmy jak najszybciej wrócili na scenę i żebyśmy mogli wspólnie przeżywać te wszystkie emocje, o których dzisiaj rozmawiamy. Bardzo dziękuję za wspólną podróż. Dziękujemy. Dzięki.